któż jak Bóg, modlitewny szturm ze świętym Michałem Archaniołem za zmarłych. Nowenna, dzień ósmy. Nieustannie trwamy w modlitwie. Chcemy pomóc naszym bliskim. Wierzę, że przez te 7 minionych dni czyściec stał się bardziej pusty, że więcej dusz przeszło z owego stanu do Królestwa Niebieskiego. Cieszą się oglądaniem Bożego oblicza. W niebie są czyste duchy. Prawie wszyscy niebianie są tam tylko pod postacią duchową. Prawie wszyscy. Dlaczego? Bo przecież do nieba została w niebo wzięta Matka Najświętsza. Nie ma jej relikwii na tej ziemi. Jej dusza i ciało już jest w niebie. A nasze ciała? Nasze ciała spoczywają w grobach. Dlatego odwiedzamy cmentarze. Ale ci, którzy tam są, to nie jest cały człowiek. Dusza jest po drugiej stronie, a ciało jest w ziemi. Zmartwychwstanie ciała to wielka prawda wiary, wręcz nielogiczna. Pójdziemy na cmentarz, popatrzymy na to, co jest w ziemi i powiemy, że to zmartwychwstanie. To jest nielogiczne. Ale jeśli to powiedział Pan Bóg, to ja Mu wierzę. On nie kłamie. Wierzymy w Boga i wierzymy Bogu. Kiedyś Pan Jezus powie do wszystkich zmarłych na cmentarzu: Łazarzu, wyjdź z grobu, powie po imieniu. I będzie bankructwo firm pogrzebowych. Grabarze zbankrutują, a cmentarze będą puste. Jakie będzie ciało człowieka po zmartwychwstaniu? Będzie niecierpliętliwe, czyli nic nas nie będzie bolało. Będzie to ciało, które człowiek będzie podziwiał. Nieraz narzekamy na własne ciało, a że się starzejemy, już waga nie taka, wymiary w pasie, zmarszczki, nawet botoks i kosmetyczka nie pomoże. A w niebie wszyscy będą w pięknym ciele. Ciało mistrz świata będzie niczym w porównaniu z ciałem człowieka zbawionego. Ktoś kiedyś zapytał, w jakim wieku będziemy po zmartwychwstaniu ciała. Ktoś żył 70 lat, to czy będzie wyglądał jak 30-latek? A jak dziecko umarło w łonie matki, to czy będzie takie malutkie? To jedna wielka tajemnica. Jedno jest pewne. Niebo jest dla ludzi dojrzałych. A zatem można przypuszczać, że będziemy tam w ciele, które jest związane z pewnego rodzaju dorosłością. Do ciała jesteśmy bardzo przywiązani, dlatego je leczymy, poprawiamy, malujemy. Ciało jest świątynią Ducha Świętego, dlatego będzie wskrzeszone. Przecież nad grobem zmarłego na pogrzebie ksiądz powiada: niech Pan cię wskrzesi w dniu ostatecznym, żyj w pokoju. Aniołowie nie mają ciała, ale strzegą naszego ciała ze świętym Michałem na czele. Rano, wieczór, we dnie, w nocy on i nasz anioł stróż są nam ku pomocy, strzegą duszy i ciała. Używajmy tak własnego ciała, aby służyło chwale Bożej. Podporządkowujmy je pragnieniom serca i pragnieniom ducha. Można mieć przebóstwione ciało, tak jak święty Jan Paweł II i święty Franciszek. Wołajmy za dusze cierpiące w czyściu słowami litanii. Niech święty Michał wyprosi dla nich im miłosierdzie i pomoże kiedyś wypełnić niebo w pięknym, zmartwychwstałym ciele. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison, Chryste usłysz nas,
Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo Królowa Aniołów, módl się za nami. Święty Michale Archaniele, módl się za nami. Święty Michale Książę Przesławny, módl się za nami. Święty Michale Dzielny w walce, módl się za nami. Święty Michale Pogromco Szatana, módl się za nami. Święty Michale Postrachu Złych Duchów, módl się za nami. Święty Michale Wodzu Wojska Niebieskiego, módl się za nami. Święty Michale Zwiastunie Bożej Chwały, módl się za nami. Święty Michale Radości Aniołów, módl się za nami. Święty Michale Zaszczycie Nieba, módl się za nami. Święty Michale Przedstawiający Najwyższemu Prośby Nasze, módl się za nami. Święty Michale Obrońco Dusz Sprawiedliwych, módl się za nami. Święty Michale Posłanniku Boga, módl się za nami. Święty Michale Przewodniku Nasz w Modlitwie, módl się za nami. Święty Michale Nasza Tarcza w Pokusach, módl się za nami. Święty Michale Warowniu Ludu Bożego, módl się za nami. Święty Michale Stróżu i Patronie Kościoła, módl się za nami. Święty Michale Dobroczyńco Sławiących Cię Narodów, módl się za nami. Święty Michale Chorąży Zbawienia, módl się za nami. Święty Michale Aniele Pokoju, módl się za nami. Święty Michale Prowadzący Duszę do Wiecznej Światłości, módl się za nami. Święty Michale Zwierzchniku w Niebie, módl się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módl się za nami, święty Michale Archaniele, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, który świętego Michała Archanioła ustanowiłeś obrońcą Kościoła i zwierzchnikiem raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam łaski w tym życiu i chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Modlitwa za zmarłych. Panie Jezu Chryste, Królu chwały, uwolnij dusze wszystkich wiernych zmarłych od mąk piekielnych i z bezdennych bagien. Uwolnij je z paszczy lwa, aby nie zostały pochłonięte przez noc, lecz niech święty Michał ze swoim sztandarem zaprowadzi je do boskiej światłości, którą kiedyś obiecał Abrahamowi i jego potomkom. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dziękuję za wspólną modlitwę i wasz udział w tej nowennie. Zapraszam na jutro. Przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami i z Duchem Twoim, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Któż jak Bóg?